Rozmowa dnia. Pierwsze pytanie do pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony i posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie pośle, panie ministrze, dziś zaczynają się konsultacje u pana prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Jaki to będzie scenariusz? To będzie to wszystko, co jest zapisane w Konstytucji, a więc inicjatywa jest po stronie prezydenta Rzeczypospolitej. No i sądzę, że będzie podtrzymany obyczaj demokratyczny, jaki jest w Polsce, polegający na tym, że zwycięska partia polityczna podejmuje misję stworzenia rządu. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, wyraźnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a więc sądzę, że taką decyzję podejmie pan prezydent, chociaż to oczywiście jest decyzja pana prezydenta, a nie moja, czy nasza, czy żadnego środowiska politycznego. 194 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, 158, o ile dobrze pamiętam, dla Koalicji Obywatelskiej. Pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Z kim ten rząd, panie ministrze? Z tymi, którzy podzielają nasz program, bo my w odróżnieniu od wielu na polskiej scenie politycznej mamy realny program, mamy osiągnięcia, na przykład wzrost gospodarczy Polski za ostatnie 8 lat, albo w mojej dziedzinie, no to jest niekwestionowany rozwój. Próbują podważyć właśnie rozwój, próbują podważyć opozycja dzisiejsza, podważyć ten proces zbrojeń. Myślę, że on jest najbardziej intensywny w historii, z całą pewnością III Rzeczypospolitej, a jak popatrzymy w szerszej perspektywie, to myślę, że bardzo, bardzo nawiązuje do tego, co działo się dawno, dawno temu, kiedy tworzono, wzmacniano Wojsko Polskie. Tym się różni Prawo i Sprawiedliwość od dzisiejszej opozycji, która zapowiada już redukcję, zapowiada wypowiadanie umów. Chociażby wczoraj rozpoczęła się dostawa kolejnych 18 armatohaubic K9, to są armatohaubice, które pozyskujemy we współpracy z Koreą Południową. To było wielkie osiągnięcie mojego zespołu, bo w ciągu kilku miesięcy, dosłownie w ciągu kilku miesięcy doprowadziliśmy do tego, że wzmocnione zostało Wojsko Polskie sprzętem bardzo nowoczesnym, koreańskim. Chodzi o czołgi, chodzi o armatohaubice, chodzi o samoloty. Mogliśmy podziwiać ten sprzęt na defiladzie 15 sierpnia tego roku, czy też na ponad 70 piknikach wojskowych, a więc to jest wielkie osiągnięcie. Przezbrojenie Wojska Polskiego ze sprzętu postsowieckiego na nowoczesne. Jeszcze na chwilę wrócę do wielkiej polityki. Mówi pan o koalicji, którą będziecie próbowali tworzyć, ale jak słucham liderów trzeciej drogi, Szymona Hołowni czy Władysława Kośniaka-Kamysza, oni mówią, że oni są już dogadani z Koalicją Obywatelską. Polityczna Warszawa huczy, że nowy rząd będzie wyglądał tak. Premierem Donald Tusk, wicepremierem jedynym Władysław Kośniak-Kamysz, Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. Już są te karty rozdane. I co ich łączy? To jest zasadnicze pytanie. Właśnie, co łączy? Co ich łączy? No, w kampanii wyborczej łączyła ich nienawiść wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nic więcej. Jakie jest przesłanie wspólne programowe od lewicy, no do takiej centroprawicy, powiedzmy. Już widać teraz pęknięcia, już słychać wypowiedzi. Na przykład jeśli chodzi o aborcję na życzenie. Będzie ta aborcja na życzenie, tak jak życzy sobie lewica i PO, czy też nie będzie? Bo PSL mówi, że nie będzie aborcji na życzenie. I można by wskazywać kolejne sprawy. Rolnictwo, na przykład rolnictwo. Ta dwunastka dla rolnictwa, a więc to wszystko, co stanowi o wzmocnieniu polskiego rolnictwa. A podejście do spraw dotyczących zmian dociskanych kolanem w traktatów w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście jest zgoda wszystkich tych, którzy tutaj tworzą właśnie no, tą taką próbę tworzenia rządu, o których wspominał pan redaktor, czy jest zgoda wszystkich na utratę suwerenności przez Polskę? Wszyscy się zgadzają na to? Czy nowy rząd, jeżeli zostanie utworzony przez Koalicję Obywatelską, przez Trzecią Drogę i przez Lewicę, oznaczać on będzie utratę suwerenności? Jeśli chodzi o propozycje Unii Europejskiej, tak, do tego one zmierzają. Zabranie kompetencji z państw narodowych, przekazanie tych kompetencji do Brukseli. De facto Unia Europejska dziś jest zdominowana przez Niemcy, a więc do Berlina. Czy to leży w interesie naszego kraju? Nie, nie leży to w interesie naszego kraju. A mówią, chociażby znowu wrócę do mojej dziedziny, mówią o europejskiej armii. Co oznacza europejska armia? Oznacza
oznacza wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy. To będzie katastrofa, jeżeli do tego dojdzie, bo jedynie Stany Zjednoczone mają realną siłę militarną. My próbujemy stworzyć właśnie siłę militarną na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, a już słyszę wypowiedzi opozycji, że za dużo tego wojska, że 300 tysięcy Wojska Polskiego to za dużo, że demografia na to nie pozwala. Nie, to jest minimum. 300 tysięcy Wojska Polskiego to jest minimum. Demografia na to pozwala, tylko trzeba chcieć. To jest jedyny gwarant naszego bezpieczeństwa. Nikt za Polskę nie będzie bronił naszego terytorium. Trzeba mieć tego świadomość. Wojsko Polskie jest od obrony. Wszyscy żyjemy w poczuciu, że obroni nas NATO. Nie obroni nas nikt inny, jeżeli my sami nie będziemy chcieli się obronić. To jest podstawowa zasada. NATO oczywiście jest bardzo dobrym sojuszem. Oznacza on wsparcie. NATO wspiera na przykład Ukrainę, która nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale wspiera dlaczego? Dlatego, że Ukraina chce się bronić. Gdyby Ukraińcy nie chcieli się bronić, no to NATO nie miałoby kogo wspierać. Mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której rozrastałoby się Imperium Rosyjskie. Przecież takie jest dążenie Putina. Jedyną realną odpowiedzią jest silne Wojsko Polskie. Musi być liczne, co najmniej 300 tysięcy żołnierzy i musi być uzbrojone w nowoczesną broń, a więc takie zapowiedzi albo otwarte, albo takie półgębkiem mówiące o tym, że będą wypowiadać kontrakty, które zawarliśmy przez ten czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, szkodzą Polsce, szkodzą po prostu Polsce. No właśnie, przypomnę w takim razie wypowiedź pana Tomasza Siemoniaka, posła Platformy, wcześniej ministra obrony za czasów rządów Platformy, który mówił, że nasza armia powinna mieć 150 tysięcy żołnierzy służby zawodowej plus 30-40 tysięcy, to cytuję z pamięci, WOT, plus służba zasadnicza i głęboka rezerwa, razem około coś tam 200 tysięcy żołnierzy, mniej więcej ponad 200 tysięcy. Mówi tak, Polski demograficznie nie stać na liczniejszą armię. Już mamy więcej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej niż zapowiada pan Siemoniak, no więc to oznacza, że co, że będzie redukował Wojsko Obrony Terytorialnej. Mamy prawie 40 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówi pan Siemoniak o 20-30 tysiącach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 300 tysięcy to jest minimum. Jest taka stara sentencja łacińska, nec Hercules contra plures. Nawet Hercules sobie nie poradzi, jeżeli będzie bardzo wielu przeciwników. A więc musimy mieć liczną armię. I jeszcze co jest bardzo ważne, bardzo wielu młodych ludzi zgłasza się do wojska. Ja rozmawiam z tymi ludźmi, pytam, co ich skłoniło do tego, żeby przystąpić do wojska. Mówią o poczuciu patriotyzmu, poczuciu woli obrony ojczyzny. Świetnie, świetna postawa, naprawdę jestem zbudowany tą postawą. Gwarantujemy dobre warunki służby. Ten proces odbywa się. On wymagał dużych wysiłków z mojej strony, ze strony mojego zespołu, dlatego, że procedury wojskowe, które zastaliśmy, były tak ukształtowane, żeby zmniejszać wojsko. No, różne bariery zakładano, nie mam pretensji do ludzi, tak ten system ukształtowano. My ten system diametralnie zmieniliśmy dzięki ustawie o obronie ojczyzny, która została przyjęta w 2022 roku. Wcześniej była przygotowana. Ta ustawa zmieniła fundament, wokół, na którym budujemy właśnie siłę Wojska Polskiego. Tutaj bardzo pozytywną rolę odegrał pan premier Jarosław Kaczyński, bo dzięki przywództwu politycznemu pana premiera Kaczyńskiego ta ustawa weszła w życie. Ustawa przygotowana w Ministerstwie Obrony Narodowej. A więc ten proces jest niezbędny, żeby był kontynuowany do tego, żeby Polska była bezpieczna. Jeszcze do tego dodajmy sprawę nielegalnej migracji. To jest kolejne zagrożenie płynące ze strony Unii Europejskiej i podejście Platformy Obywatelskiej, samego Donalda Tuska, który przestrzegał, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, przed oporem wobec właśnie tego mechanizmu. Jeżeli oni przejmą władzę, no to oczywiście się zgodzą i wtedy będziemy mieli do czynienia za kilka lat z takimi dzielnicami w wielkich miastach w Polsce, do których nie będzie się zapuszczała policja, bo taka jest konsekwencja właśnie nielegalnej migracji. Drodzy Państwo, to jest godzina 7.
7.25. Rozmawiamy z panem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony. Przenosimy się do internetu na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, panie ministrze, mówił pan, że de facto integracja europejska, za którą opowiada się w tej chwili no, część opozycji naszej obecnej jeszcze, oznacza wypchnięcie Ameryki z Europy, Ameryki, która jest realną siłą militarną. Czy to oznacza, że nasze wybory miały tu również charakter, wymiar geopolityczny? Z całą pewnością tak. Oczywiście, że tak. Miały taki wymiar. Obserwujmy to, co dzieje się na świecie. Pamiętajmy o tym, że żeby w tej grze liczyć się, musimy mieć atuty w ręku. Jednym z atutów jest silne Wojsko Polskie. To jest naprawdę wielki atut, który pozwala na wzmocnienie naszej pozycji międzynarodowej, jeżeli oczywiście mamy silne wojsko. Jeżeli natomiast wojsko jest słabe, no to cóż, no to wtedy jesteśmy pozbawieni możliwości oddziaływania w tej sferze międzynarodowej. A przez wiele, wiele lat poprzez redukcję Wojska Polskiego, szczególnie zły był rok 2011. Przypomnę, że to było po napaści Rosji na Gruzję w 2008 roku, kiedy zlikwidowano bardzo wiele jednostek Wojska Polskiego. Za kadencji rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Całą dywizję zlikwidowano. Pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną, która była odpowiedzialna za obronę kierunku brzeskiego. Brześć i Brama Brzeska, to jest ten kierunek, który był wykorzystywany historycznie przez Rosję do ataku na Polskę. Ostatnio w 1920 roku my wzmocniliśmy ten kierunek, organizując, powołując do życia 18. Dywizję Zmechanizowaną, ale dbamy na przykład też o bezpieczeństwo na kierunku grodzieńskim. W województwie podlaskim budujemy kolejną dywizję, pierwszą dywizję piechoty Legionów. Ona jest tworzona, tworzymy nowe jednostki wojskowe, garnizony, przywracamy do życia te, które zostały zlikwidowane przed 2015 roku. Powołujemy nowe. Kolno jest takim przykładem, gdzie we współpracy z władzami samorządowymi, z burmistrzem Kolna, doprowadziliśmy do uruchomienia jednostki wojskowej. Kolejnym takim miejscem jest Olecko w województwie warmińsko-mazurskim. Też powstała jednostka wojskowa pierwszej brygady, mazurskiej brygady artylerii. Po 18 latach przerwy wróciła do Wojska Polskiego artyleria rakietowa dzięki HIMARS-om. Już niedługo, w tym roku jeszcze, będą Chonmu, czyli koreańska wersja HIMARS-ów, artylerii rakietowej. Rozwijamy Wojsko Polskie. Ważne jest to, żeby ten proces był kontynuowany. Drodzy Państwo, dochodzi pół do ósmej. Naszym gościem był pan Mariusz Błaszczak, poseł PiS i minister obrony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.